króciutkie uzupełnienie tego, co powiedział Bartek. Otóż faktycznie montujemy drużynę Dzień Dobry TVN, jeżeli chodzi o tą rywalizację naszą z Radiem Z i Start do Nart, ale wcale nie poszukujemy jakichś mistrzów świata, że fajnie, jeżeli Państwo zgłaszający się do nas jeżdżą na nartach, ale przede wszystkim szukamy osób, które mają wielką wolę walki i są otwarte na przygodę, bo zapewniamy, że przeżyją przygodę życia z nami. Otwarci na przygodę, no powiedziałam, tak jak nasz gość dzisiejszy. Piękne przejście. Pan Andrzej Zbrożek jest z nami dzisiaj. Dzień dobry, panie Andrzeju. Dzień dobry. Ja państwu zdradzę, że to jest człowiek, który pracował między innymi z Arnoldem Schwarzeneggerem, ale przede wszystkim z Gregory Peckiem, którego kocham, uwielbiam, z Maxem von Sydowem, też się panu przytrafiło. I na dodatek, mamy zdjęcie, to jest z Conana, rozumiem, tak, zdjęcie, Conan Barbarzyńca. Tak. To był rok 84 bądź 5, a to była pamięć absolutna już. Boże, jak ja kocham. Jestem ciekawa, czy nasi widzowie domyślają się, jaki zawód wykonuje nasz gość. Tak po tych zdjęciach i po twoim wstępie. To niech pan. Może pan być Andrzej, na przykład. Niech pan może być. Niech pan nam zdradzi po prostu, jakie było pana zajęcie na planie filmowym. Więc ja rozpocząłem pracę jako dubler fotograficzny. To znaczy, że zastępowałem aktorów w takich scenach, które były mniej, załóżmy, istotne dla filmu, kiedy aktor nie był pokazywany z przodu. Albo na przykład z daleka gdzieś, albo z daleka, tak, okay. Tak. Także to była moja pierwsza praca i to była praca w filmie Duna. I reżyserem tego filmu był David Lynch. Uh-huh. I to był film oparty na powieści Franka Herberta. Bardzo znany dla fanów science fiction film. Także po prostu przeskoczyłem od razu próg od statysty do dublera, ponieważ było mi dosyć ciężko w Meksyku, bo początki były nie najlepsze. Zanim pana zapytam, ten Meksyk, skąd się pan w tym Meksyku wziął, bo to też jest ciekawa historia, to teraz nasi widzowie już pewnie domyślają, że to dlatego pan został tym dublerem, bo ma pan taką, jest pan bardzo duży. Ile pan ma wzrostu? 1,93 m. Troszkę więcej niż ja. I po prostu dlatego, że z daleka rzeczywiście ma pan sylwetkę, bo i Gregory Peck, i von Sydow, i oczywiście Schwarzenegger, to są bardzo wysocy panowie i postawni bardzo. Tak, i był jeszcze Burt Lancaster, który też był dużym mężczyzną. Też dużym mężczyzną. Tak, tak, także miałem wyjątkowe szczęście, bo wtedy to był taki złoty wiek Hollywood i wszyscy wielcy aktorzy pracowali w Meksyku, ponieważ Meksyk był w miarę tani dla producentów. I bezpieczny. I bezpieczny. I właściwie, tak. I właściwie w Meksyku oni odnajdowali wszystko. Były i wspaniałe plaże, i morza, i góry, i śnieg, i skwar, i pustynia na granicy w El Paso. No i wspaniałe studia filmowe, ogromne, typu Hollywood. Panie Andrzeju, ale to jest ten moment, kiedy jednak musi pan napytać, jakim cudem pan z Polski znalazł się w Meksyku? To był jak zwykle w życiu czysty przypadek. W Polsce byłem takim chłopcem błądzącym we mgle, takim bananowym młodzieńcem, który obijał się to tu, to tam. Byłem w kabarecie Stodoła, śpiewałem z Elżbietą Jodłowską. Potem, no to nie obijał się pan tak do końca, co jednak dużo z taką nutką ironii dodam, że byłem muzą dla Mai Berezowskiej, słynnej malarki. Ona traktowała mnie jako swojego modela, rysowała mnie w scenach czasami takich dosyć erotycznych, zwłaszcza, że jej rysunki były erotyczne. Poza tym Marek Nowakowski napisał też o mnie opowiadanie Skorpion, także właśnie to było... Człowiek-legenda. To było tak, takie były właśnie początki, trochę zabawne. No a do Meksyku pojechałem po raz trzeci, poleciałem w 81 roku. No i szczerze mówiąc tchórzyłem, miałem wizę na 3 miesiące, a tydzień po moim przyjeździe do Meksyku stan wojenny zastał wszystkich. No i zastanawiałem się, czy wrócić, czy nie wrócić. No i zostałem tam, trochę stchórzyłem, ale to tchórzostwo, szczerze mówiąc, wyszło mi na dobre, bo dzięki temu, że zostałem tam, no, trafiłem po jakimś czasie do wytwórni filmowej, bo to nie było takie proste. Najpierw pracowałem gdziekolwiek, żeby zarabiać na życie. Także to, że trafiłem do wytwórni filmowej, to nie był mój sposób na życie, tylko sposób na przeżycie. Bo ja każdej pracy się łapałem, żeby przetrwać.
Ale najlepiej przy tym przemyśle filmowym. Teraz już mamy pana z powrotem w Polsce. Uczy pan hiszpańskiego, tak? Uczę hiszpańskiego, a moimi uczniami był Szymon Majewski. O, proszę bardzo. Małgorzata Awrócka, znana aktorka. No i różni celebryci, już nie wspomnę, bo nie chcę się reklamować. No, może niektórzy z pana uczniów właśnie poznali pana prawdziwe oblicze teraz dzięki naszemu programowi. Właśnie. W każdym razie. Dziękujemy mi pan co noc, zazdrościmy przygód. Bo to na pewno była wielka przygoda przede wszystkim. Gregory Peck zazdroszczę. Także z Gregorym Peckiem. Będziemy zupełnie inaczej teraz te filmy oglądać. No, i zastanawiać się, czy tam przypadkiem pana Andrzej nie przebiega gdzieś. No na pewno, z całą pewnością, z tym, że ponieważ zawsze była charakteryzacja dosyć solidna, no jasne, trudno nie dostrzec. Oczywiście. No w każdym razie jeszcze tylko dodam, że te wielkie gwiazdy Hollywood tamtego okresu, bo pracowałem też z Tomem Hanksem, z Paulem Newmanem, z Timothy Daltonem, Benicio del Toro, to byli wspaniali ludzie. Wtedy oni nie potrzebowali ochroniarzy, także chodzili między ludźmi, między staffem, między statystami, a ja miałem tę przyjemność, że miałem już swoje kamerino jako dubler, jako scenik, jako aktor, bo pracowałem też jako aktor drugiego planu w filmach meksykańskich, a jeszcze kiedy byłem bardzo młody, to pracowałem także jako model na wybiegu. Panie Andrzeju, nasza zazdrość tylko urosła jeszcze dzięki tej ostatniej wypowiedzi. Dziękujemy bardzo serdecznie, że pan się chciał podzielić z nami swoimi wspomnieniami, fantastycznymi zdjęciami. Przyjemność jest po mojej stronie. Dziękuję. Od razu nam się dzień lepiej zaczął. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.